Witam serdecznie, moim gościem Przemysław Ogrodzki, instalacji Pietruszka. Witam. Panie kapitanie, czym jest dzisiaj pan bardziej zaskoczony? Porażką waszego zespołu taką wysoką z Galacticos, czy porażką z Protelu, kiedy prowadził 4-0 ze Stalbudem i oni jako Stalbud wygrali 5-4? Szczerze powiedziawszy, zawsze jestem zaskoczony naszą porażką, bo jednak zawsze spodziewamy się i udowodniliśmy to wiele razy, że potrafimy wygrać. Nieważne, czy to z kimś tam z dołu, czy z Galacticosami, bo z nimi też raczej mamy bilans dodatni, więc jeszcze się troszkę musicie chłopaki postarać. Więc na pewno bardziej zaskoczony byśmy tamtym wynikiem. Nie pamiętam, Łukasz, czy takie coś się zdarzyło kiedyś tam u nas? 4-0 tamta drużyna prowadziłaby przegrać 5-4 i to na 45 sekund przed końcem doprowadzili do tego, że oni są dzisiaj wicemistrzem. No, taka historia. Pamiętamy coś takiego, czy ja tak średnio? Chyba nie było takiego czegoś. No, także tutaj los nie chciał, żebyśmy dzisiaj wygrali. Tak samo nie dojechał Adrian, też pewnie mu coś się pokrzyżowało, plany, także no jednak pech dzisiaj, można powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj, wygraliśmy pech. A jeżeli chodzi o Galacticos, to nie, no naprawdę nie ma im co dzisiaj złego tu chyba nic powiedzieć, bo zagrali kapitalny futbol. Obnażyli was dzisiaj naprawdę tam, gdzie trzeba było. Chłopaki jadą cały sezon równo, w każdym meczu było tak samo było dzisiaj. Wysoki wynik nie był, nie zależało od tego, że zagrali jakiś wybitny mecz, chociaż wiadomo, nie umniejszając im. Zagrali tak jak zawsze, tylko po prostu my mieliśmy nie dość, że braki kadrowe, bo jeszcze nie było Maćka. No wy się też otworzyliście, więc oni też mieli łatwiejszą drogę do bramki, bo na tych bramkach tu dużo padało z kontry. Zwykle tak jest w naszych meczach, że kto pierwszy traci bramkę, ma ciężej cały mecz. I w sumie w kilku meczach, jak już graliśmy chyba 4, to chyba to zawsze tak było, że no tego nie stwierdzę akurat, czy wygrywał ten, kto pierwszy strzelał bramkę. Ale na pewno dużo w głowie robi między takimi drużynami strata pierwszej bramki. I Przemek, na koniec gratis ode mnie, oczywiście w formie żartu. Macie o Sport Events dodatkowy mecz barażowy już w poniedziałek, na który serdecznie zapraszam. Walka o drugą ligę trwa. Pierwszą, przepraszam. No bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy to jest zaszczyt, czy to nie jest zaszczyt. Ciężko mi to w tej chwili ocenić. Tak na świeżo. Pewnie będziemy. A rywala poznacie jutro? Rywal jakby za bardzo dla nas nie ma znaczenia, bo pewnie wygramy ten mecz, jak zawsze. Tyle. Byle twojego wywiadu tylko nie słyszała drużyna, z kim się przyjdzie zmierzyć, bo na przekór zawsze jest tak, że jak padają takie mocne słowa, to te drużyny przeciwnie zawsze z podwojoną siłą przechodzą, żeby wygrać, udowodnić. Tak, niech się oni boją. Dziękuję za wywiad. Dziękuję za wywiad cały sezon. Ja również.